Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Android na pokładzie mojej Hondy CRV. Już zrobiłem kilka odcinków z zamówienia sprzętu z Chin, z montażu sprzętu i też były krótkie recenzje. Linki do tych filmików wrzucę Wam pod koniec tego filmiku. Natomiast Wy cały czas pytacie w komentarzu o pewne rzeczy. I ostatnio ktoś pytał, ile czasu potrzeba, żeby ten sprzęt się połączył z Bluetoothem, czyli z moim telefonem, żeby go używać jako telefon, no i z internetem, bo wiadomo, że tego typu sprzęt mamy głównie dla internetu. No, łączę się z internetem poprzez Wi-Fi z routerem Huawei'a 5372, który mam tu ukryty ładnie w podłokietniku. On jest cały czas podłączony do ładowarki. Oczywiście, jeżeli zapłon jest wyłączony, tak jak teraz, sprzęt nie ładuje. Natomiast sprzęt jest, router jest cały czas w pozycji, w funkcji standby'u, prawda? Czyli jest na tak zwanym czuwaniu. Także wystarczy, że włączę zapłon i ładowarka zaczyna ładować, on się budzi i w tym momencie sprzęt się łączy. Uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Tylko właśnie pytacie, ile czasu to trwa. Czyli sprzęt jest wyłączony, jest w standby'u, zapłon wyłączony. Ja sobie tu przygotowałem stoper. No i włączę mniej więcej równo, trochę ciężko mi to będzie, bo mam kamerę w ręku. Włączymy zapłon w samochodzie, odpalimy stoper i zobaczymy, po ilu sekundach sprzęt się połączy z telefonem i z internetem. Tu u góry będą ikonki od Wi-Fi, taka standardowa, taki trójkącik jakby, no i ikonę Bluetootha chyba każdy kojarzy. Ok, odpalamy zapłon i nacisnę stop. I jest Wi-Fi. I jest telefon. Ok, czyli jak widać, telefon się dłużej łączy, on już jest do dyspozycji w tym momencie na 100%, także jak również internet, sprawdźmy na speed teście. Jest prędkość około 14-15, jak widać połączył się z playem. Ja jestem na razie zadowolony z tego rozwiązania, chociaż proponowaliście w komentarzach innego operatora, już zapomniałem nazwę, ale chętnie wypróbuję. No, mamy 28 na downloadzie i zobaczmy, ile będzie na uploadzie. Prawie 13. Ok, dzięki, to tyle.